Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam mówić o chrześcijańskim miłosierdziu w ujęciu świętej Faustyny Jana Pawła II, czyli będziemy mówić o miłosierdziu w relacjach międzyludzkich. Właśnie miłosierdzie w relacjach międzyludzkich jest taką rzeczywistością, której od zarania dziejów doświadcza i którą tworzy każdy człowiek, bo ma prawo, a zarazem powinność świadczenia dobra innym ludziom. Na przestrzeni dziejów zmieniało się jedynie myślenie o miłosierdziu, a wraz z nim jego praktyka. Pojmowanie miłosierdzia zależy także od kultury i religii. W chrześcijaństwie ma ono zawsze twarz Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, w którym w sposób najdoskonalszy zostało ono zrealizowane. Ale w poszczególnych epokach akcentowano różne jego wymiary. Stąd można wyodrębnić pewne koncepcje czy modele chrześcijańskiego miłosierdzia. W XX wieku Jezus w orędziu przekazanym przez świętą siostrę Faustynę nie tylko przypomniał ewangeliczne prawo i obowiązek świadczenia miłosierdzia bliźnim, ale także wyjaśnił jego znaczenie w życiu człowieka, jego boskie piękno w człowieczeństwie i w chrześcijańskim powołaniu oraz jedyne bogactwo, którego wartość nie przemija. Mówił do siostry Faustyny: żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim. Nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podał jej trzy sposoby świadczenia miłosierdzia przez czyn, słowo i modlitwę. Tłumaczył, że większą zasługę ma miłosierdzie ducha, na który nie trzeba mieć ani spichlerza, ani pozwolenia. Zapewnił, że jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu. A gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby sądzone, uprzedzając sądy moje miłosierdziem. Jezus prosił, aby w ciągu dnia spełnić chociaż jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich przez czyn, słowo lub modlitwę z miłości do Niego. Chcę, aby Jego uczniowie odkrywali prawdziwe oblicze chrześcijańskiego miłosierdzia, które ściśle związane jest z miłosierdziem Boga, i nie myli go z filantropią czy różnorako motywowaną dobroczynnością. Takie piękno i bogactwo chrześcijańskiego miłosierdzia ukazali w swoim życiu i pismach współcześni apostołowie Bożego Miłosierdzia: święta siostra Faustyna, formowana przez samego Jezusa, i święty Jan Paweł II. Aby wyraziściej ukazać spojrzenie na ludzkie miłosierdzie w życiu i pismach świętej Faustyny Jana Pawła II, trzeba umiejscowić je w panoramie innych koncepcji chrześcijańskiego miłosierdzia, które pojawiły się w historii Kościoła. Każda z nich akcentuje trochę inny aspekt świadczenia dobra drugiemu człowiekowi, a wszystkie wzajemnie się uzupełniają i pełniej opisują tę rzeczywistość, jaką jest miłosierdzie w relacjach międzyludzkich. Współcześnie występują wszystkie koncepcje chrześcijańskiego miłosierdzia oraz fałszywe pojęcia utożsamiające miłosierdzie z uczuciem litości, z pobłażliwością wobec zła czy z przekreśleniem sprawiedliwości, a także prądy filozoficzne negujące w ogóle potrzeby miłosierdzia. W opisywaniu modeli chrześcijańskiego miłosierdzia posłużyłem się przemyśleniami księdza profesora Henryka Weimana. Spojrzenie na miłosierdzie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Warto zauważyć, że w starożytności miłosierdzie powszechnie postrzegane było jako wada, wybaczalna jedynie u starców i dzieci. Tak twierdził Arystoteles i stoicy, którzy wprost mówili o miłosierdziu jako o chorobie duszy. Ten negatywny pogląd na miłosierdzie w starożytnej kulturze wynikał z utożsamiania miłosierdzia z uczuciem, które nie pozwala kierować się rozumem, z przeciwstawiania miłosierdzia sprawiedliwości
oraz związania miłosierdzia z cierpieniem, które samo w sobie jest złe, więc miłosierdzie, jak sądzili, nie jest cnotą, tylko wadą. W tym kulturowym kontekście epoki miłosierdzie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa było postrzegane pozytywnie, a więc nie jako ludzka słabość, lecz jako autentyczna mądrość wypływająca z przykładu życia i nakazu Chrystusa. Miłosierdzie świadczone na Jego wzór, uważali, przynosi nie tylko pomoc potrzebującym, ale także jest aktem czci Boga, zasługującym na życie wieczne z Nim. W XIII wieku powstała koncepcja aretologiczna. Jej twórcą był święty Tomasz z Akwinu, który dowodził, że miłosierdzie jest nie tylko uczuciem, ale cnotą. Miłosiernym według niego jest więc ten, kto posiada litościwe serce, czyli taki, który się smuci na widok niedoli, który cudze cierpienie odczuwa jak własne lub lituje się nad drugim z tą myślą, że jego to samo może spotkać. Ale ten smutek jest poddawany osądowi rozumu, który z kolei skłania wolę do udzielenia dobra człowiekowi będącemu w potrzebie. Nadto święty Tomasz dowodził, że miłosierdzie w relacjach międzyludzkich jest cnotą największą, większą niż miłość, bo zaradzanie brakom jest czymś większym niż przymnażanie dobra. Akwinato określił nie tylko relacje miłosierdzia do miłości, ale także relacje miłosierdzia do sprawiedliwości, bez której, jak pisał, miłosierdzie staje się anarchią duchową, a sprawiedliwość bez miłosierdzia okrucieństwem. Miłosierdzie bowiem nigdy nie sprzeciwia się sprawiedliwości i nie anuluje jej porządku. Skłania jednak do przekraczania ścisłej miary sprawiedliwości i do wypełniania jej z naddatkiem. Kolejna koncepcja, nazwana koncepcją aktualistyczną. Następcy świętego Tomasza nie zgłębiali już natury aktu miłosierdzia ludzkiego, lecz koncentrowali się na uczynkach miłosierdzia. I tak powstała tak zwana koncepcja aktualistyczna, która weszła do katechizmu, podręczników teologii i praktyki Kościoła. W koncepcji tej zostały usystematyzowane obszary świadczenia miłosierdzia odnoszące się do ciała i do duszy człowieka jako istoty psychofizycznej. Wymienione w katalogu uczynki co do duszy i ciała, choć zdają się obejmować wszystkie egzystencjalne potrzeby człowieka, to jednak w każdej epoce były i są wypełniane nową treścią. Koncepcja wegetatywno-biologiczna związana jest z prądami filozoficznymi, które usiłowały interpretować świat poprzez pryzmat popędów tkwiących w ludzkiej naturze. Pierwszym w tym nurcie był Machiavelli, twórca zasady cel uświęca środki. Jego założenia odnoszące się do ludzkiej natury rozwinęli w XIX wieku dwaj filozofowie, Włoch Pareto i Niemiec Friedrich Nietzsche, którego poglądy bardzo mocno wpłynęły na negatywne pojęcie miłosierdzia u wielu ludzi w czasach nowożytnych. Uważał on, Nietzsche, że życie człowieka nie wykracza poza sferę wegetatywno-biologiczną, a jedyną zasadą gwarantującą mu wzrost jest biologiczna tężyzna i rywalizacja. Przeszkodą zaś w jego rozwoju i osiągnięciu ważnej pozycji społecznej jest miłosierdzie, które jest oznaką, jak twierdził, ludzkiej słabości i mentalnością niewolników. Jego pogardliwy, wręcz wrogi stosunek do miłosierdzia doprowadził do negacji Boga, którego miejsce miała zająć wiara we własne siły człowieka i do negacji chrześcijańskiego miłosierdzia. Negatywne interpretacje miłosierdzia, zauważył ksiądz profesor Weyman,
zarówno wegetatywno-biologiczna, reprezentowana głównie przez Nietzschego, jak i społeczno-polityczna, lansowana przez Marksa i Engelsa oraz ich kontynuatorów, pozostawiły negatywne skutki dla egzystencji współczesnego człowieka. Koniec cytatu. Apologie samowystarczalności, odrzucenie pomocy ze strony Boga i ludzi, gloryfikowanie siły w relacjach międzyludzkich, postrzeganie miłosierdzia jako słabości niegodnej człowieka i zanik wrażliwości na potrzeby bliźnich oraz inne skutki. I teraz w tym kontekście spojrzenie personalistyczne świętej siostry Faustyny i świętego Jana Pawła II. W kontekście tych wielu spojrzeń na chrześcijańskie miłosierdzie, jego negacji oraz jej skutków w postaci fałszywych pojęć mylących miłosierdzie z pobłażliwością, z litością, z przekreśleniem sprawiedliwości, filantropią czy naturalną dobroczynnością, Pan Bóg przez świętą siostrę Faustynę i świętego Jana Pawła II na nowo ukazał piękno i bogactwo chrześcijańskiego miłosierdzia. Wnoszą oni bowiem do historii Kościoła nowe spojrzenie na miłosierdzie w relacjach międzyludzkich, wypływające z głębokiej kontemplacji tajemnicy miłosierdzia Bożego. Teologowie nazwali je personalistycznym, gdyż w centrum aktu miłosierdzia postawiony jest człowiek z jego niezbywalną godnością, a dopiero potem jego potrzeby. To spojrzenie cechuje nadto ścisły związek z tajemnicą miłosierdzia Bożego, która dla ludzkiego miłosierdzia jest źródłem, wzorem i motywem, oraz głęboka świadomość relacji dwustronnej w akcie miłosierdzia. W tym spojrzeniu na miłosierdzie nie chodzi o sporadyczne akty dobroci wobec innych, ale o styl życia chrześcijańskiego. W języku teologii ten model miłosierdzia ukazał Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia, a w sposób opisowy, językiem mistyka i praktyka, przedstawiła go święta siostra Faustyna w swym dziele zatytułowanym Dzienniczek. I teraz omówimy rysy tego spojrzenia na chrześcijańskie miłosierdzie, które wcześniej tylko wymieniłam. Więc pierwszym rysem, który wyróżnia ten model miłosierdzia, to jest to, że miłosierdzie ludzkie zakorzenione jest w miłosierdziu Bożym. W spojrzeniu świętej Faustyny Jana Pawła II na chrześcijańskie miłosierdzie trzeba najpierw zwrócić uwagę na ścisłe powiązanie z miłosierdziem Bożym, które dla ludzkiego miłosierdzia, jak wspomniałam, jest źródłem, wzorem i motywem. Źródłem. Poznałam Cię, o Boże, jako źródło miłosierdzia, którym ożywia się i karmi wszelka dusza, pisała siostra Faustyna. Cały jej dzienniczek, a także encyklika Jana Pawła II, Dives in Misericordia, pozwalają głębiej poznać to źródło wszelkiego dobra i miłosierdzia, jakim jest miłosierdzie Boże. Z tego źródła każde dobro w porządku natury i łaski rozlewa się na człowieka i cały świat, także poprzez ludzi. Córko moja, mówił Jezus do siostry Faustyny, pragnę, aby serce Twoje było siedliskiem miłosierdzia mojego. Pragnę, aby to miłosierdzie rozlało się na świat przez serce Twoje. Człowiek wezwany do tego, jest wezwany do tego, aby miłosierdzie czynić innym na wzór samego Jezusa. Więc miłosierdzie Boże jest źródłem i jest wzorem dla ludzkiego miłosierdzia. Jezus mówił do siostry Faustyny, bądź zawsze miłosierna, jako ja miłosierny jestem. Kochaj wszystkich z miłości ku mnie, choćby największych wrogów, aby się mogło w całej pełni odbić w sercu Twoim miłosierdzie moje. Żądał od niej nie jakiegokolwiek miłosierdzia, ale miłowania na Jego miarę, ukształtowania swego serca na wzór Jego.
Siostra Faustyna doskonale to pojęła. Wiedziała, że Jezus jest wcielonym miłosierdziem, a więc najdoskonalszym wzorem do naśladowania, dlatego pisała: uczę się być dobrą od Jezusa, od tego, który jest dobrocią samą, abym mogła być nazwana córką Ojca Niebieskiego. Rozważając tajemnicę Jego życia, dostrzegała, że cokolwiek uczynił Jezus, dobrze uczynił. Przeszedł dobrze czyniąc. W obejściu był pełen dobroci i miłosierdzia. Krokami Jego kierowała litość. Nieprzyjaciołom okazywał dobroć, uprzejmość, wyrozumiałość. Potrzebującym pomoc i pociechę. Jan Paweł II napisał, że Jezus, cytuję, całym swoim postępowaniem, całą swoją działalnością objawiał, że w świecie, w którym żyjemy, obecna jest miłość. Jest to miłość czynna, miłość, która zwraca się do człowieka, ogarnia wszystko, co składa się na jego człowieczeństwo. Miłosierdzie Boga, najpełniej objawione w Jezusie, jest nie tylko źródłem i wzorem, ale i motywem dla ludzkiego miłosierdzia. Jezus przez siostrę Faustynę prosi chociaż o jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich w ciągu dnia, spełniony przez czyn, słowo lub modlitwę, ale z miłości do Niego. Motywem dla chrześcijańskiego miłosierdzia ma być sam Bóg, który w swoim Synu przyjął ludzkie ciało i utożsamił się z każdym człowiekiem. Wiedz o tym, nieraz Jezus przypominał siostrze Faustynie tę ewangeliczną prawdę, że cokolwiek dobrego uczynisz jakiejkolwiek duszy, przyjmuje, jakobyś mnie samemu to uczyniła. Lekcję poglądową dał jej, gdy w postaci ubogiego młodzieńca przyszedł do furty klasztornej tutaj w Krakowie i poprosił o coś ciepłego do zjedzenia. Gdy po skończonym posiłku odbierała od ubogiego kubek, wtedy dał się poznać, że jest Panem nieba i ziemi. Korzystając z nauki i przykładu Jezusa, siostra Faustyna starała się dostrzegać Jego obecność w każdym człowieku. Szczególnie ćwiczyła się w tym postanowieniu, gdy miała trudne sytuacje. Z miłości do Jezusa świadczyła dobro tym, od których ludzka natura ucieka, którzy ją skrzywdzili, czy po ludzku sądząc, nie zasłużyli na miłosierdzie. I to jest pierwszy rys tego modelu, tego spojrzenia na chrześcijańskie miłosierdzie. Ścisły związek z miłosierdziem Boga. Drugi rys. Miłosierdzie dostrzegające godność człowieka. Tym, co absolutnie wyróżnia koncepcję personalistyczną świętej Faustyny i świętego Jana Pawła II, to koncentracja w akcie miłosierdzia na godności człowieka. Jej źródłem jest Bóg, który każdego człowieka stworzył na swój obraz i podobieństwo. Dla Niego w swoim Synu przyjął ludzką naturę. Odkupił przez Jego mękę i zmartwychwstanie, w końcu ustanowił człowieka dziedzicem Królestwa Bożego. Z każdym człowiekiem, nawet najbardziej sponiewieranym, Jezus się utożsamił, aby ludzie mogli lepiej pojąć, kim jest człowiek w oczach Boga, jak niepojęta jest jego wielkość i godność. Święta siostra Faustyna i święty Jan Paweł II chcą patrzeć na człowieka tak, jak to czyni Bóg, gdy okazuje miłosierdzie. Wierny swej miłości stwórczej i zbawczej patrzy na człowieka najpierw jak na swoje dziecko. I to jest ważniejsze niż wszystko inne. Doskonale wydobył ten aspekt świadczenia miłosierdzia Jan Paweł II w komentarzu do przypowieści o synu marnotrawnym z Ewangelii Łukaszowej. W encyklice Dives in Misericordia napisał, że miłość ojca do syna wynika z samej istoty ojcostwa. Ta miłość jest zdolna do pochylenia się nad każdym marnotrawnym synem, nawet tym, który daleko odszedł z domu ojca i stracił wszystkie dobra, ale nigdy nie przestał być jego synem. Dlatego ojciec jest zdolny
do przyjęcia marnotrawnego syna. A kiedy to czyni, ten syn, który doznaje miłosierdzia, nie czuje się poniżony, ale odnaleziony i dowartościowany. Bo relacja miłosierdzia, zauważył papież, opiera się na wspólnym przeżyciu tego dobra, jakim jest człowiek, na wspólnym doświadczeniu tej godności, jaka jest jemu właściwa. To pokazuje, że gdy świadczący miłosierdzie wpierw dostrzega godność potrzebującego, a nie jego braki, wówczas okazywana przez niego pomoc staje się wsparciem, w którym obdarowywany nie czuje się upokorzony, lecz dowartościowany. Kiedy natomiast w akcie miłosierdzia nie ma tego szacunku wobec godności człowieka, wtedy pomoc okazuje się upokorzeniem. Tak miłosierdzie praktykowała święta Faustyna. Odkryła ona pewną prawidłowość, ważną dla dostrzegania godności drugiego człowieka. Napisała, że najpierw trzeba odkryć Boga w sobie, a następnie w drugim człowieku. To pozwala patrzeć na bliźniego jako na istotę stworzoną przez Boga na jego obraz i podobieństwo, odkupioną bezcenną krwią jego syna i przeznaczoną do wspólnoty życia z nim na ziemi i w wieczności. Postanawiała więc siostra Faustyna w każdej siostrze widzieć obraz Boży i z tej pobudki ma płynąć wszelka miłość bliźniego. Nie kryła trudności i wysiłku, jaki musiała włożyć, by tę zasadę wprowadzić w życie. O Jezu mój, pisała, Ty wiesz, jakich trzeba wysiłków, aby obcować szczerze i z prostotą z tymi, od których natura nasza ucieka, albo z tymi, którzy czy świadomie, czy też nieświadomie zadali nam cierpienie. Po ludzku jest to niemożliwe. W takich chwilach staram się odkryć więcej niż kiedy indziej w danej osobie Pana Jezusa. I dlatego Jezusa czynię wszystko dla danych osób. W jej oczach każdy człowiek miał niepowtarzalną wartość i godność dziecka Bożego. Dlatego też była zdolna złożyć całe swoje życie w ofierze za grzeszników, szczególnie tych, którzy zwątpili w miłosierdzie Boże. I trzecia cecha tego modelu chrześcijańskiego miłosierdzia. Miłosierdzie w relacji dwustronnej. Do tych elementów w akcie ludzkiego miłosierdzia, jakimi są ścisłe powiązanie z miłosierdziem Boga i koncentracja najpierw na godności człowieka, a potem na jego potrzebach, Ojciec Święty Jan Paweł II dodał zasadę relacji dwustronnej. Napisał, że autentyczna postawa miłosierdzia ma miejsce dopiero wówczas, gdy świadcząc je, żywimy głębokie poczucie, iż równocześnie go doznajemy ze strony tych, którzy je od nas przyjmują. Jeśli tej dwustronności, tej wzajemności brak, wówczas czyny nasze nie są jeszcze prawdziwymi aktami miłosierdzia. Papież wzywa do stałego oczyszczania ludzkich intencji i działań, w których miłosierdzie bywa rozumiane i praktykowane jako akt jednostronny, jako dobro, które świadczy tylko ten, kto daje. W istocie bowiem ten, który daje, jest zarazem biorcą dobra od tego, któremu jakieś dobro świadczy. Nawet w takich wypadkach, kiedy wszystko wskazuje na to, że tylko jedna strona daje, a druga bierze, jak na przykład w przypadku lekarza, który leczy chorego, czy nauczyciela, który uczy dziecko, w rzeczywistości zachodzi relacja dwustronna, czyli obydwie strony są obdarowane. Miłosierdzie nie jest więc dobrem, które jedni czynią drugim, ale jest wzajemnym obdarowywaniem. Gdy tej dwustronności brak, wówczas nie tylko nie ma aktu autentycznego miłosierdzia, ale także powstaje dystans pomiędzy tym, który czyni miłosierdzie, a tym, który je przyjmuje. A to, uważa papież, ruguje w mentalności społecznej miłosierdzie. Rodzi dążenie i żądanie, by w relacjach międzyludzkich i społecznych
opierać się na sprawiedliwości, a nie na miłosierdziu. Zatem człowiek miłosierny w rozumieniu świętej Faustyny i świętego Jana Pawła II to taki, który świadczy drugiej osobie pomoc z takim usposobieniem, z jakim by ją chciał przyjąć. Ma świadomość, że nie tylko daje, ale równocześnie otrzymuje dobro. I w tym tkwi całkowita nowość spojrzenia na chrześcijańskie miłosierdzie. Postawa miłosierdzia w swej istocie wymaga więc nie tylko umiejętności dawania, ale także przyjmowania daru. Kiedy święta Faustyna i święty Jan Paweł II uczą chrześcijańskiego spojrzenia na miłosierdzie, to mają na myśli nie tylko sporadyczne akty dobroci wobec potrzebujących, ale styl chrześcijańskiego życia. Miłosierdzie bowiem ma przenikać wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji, myślenie i działanie człowieka w każdej sytuacji i wobec wszystkich. A to wymaga głębokiego nawrócenia i nieustannego nawracania się, zgłębiania tajemnicy miłosierdzia Boga, coraz pełniejszej więzi z Chrystusem, modlitwy, życia sakramentalnego, a także ascezy, która pomoże wzrastać w cnotach warunkujących postawę miłosierdzia oraz poprowadzi do usuwania z życia tego wszystkiego, co utrudnia lub uniemożliwia świadczenie dobra bliźnim. Córko moja, pragnę, aby serce Twoje było ukształtowane na wzór miłosiernego serca mojego. Miłosierdziem moim musisz być przesiąknięta cała, mówił Jezus do siostry Faustyny. Doskonale zrozumiała te słowa, skoro tak się modliła. O mój Jezu, każdy ze świętych Twoich odbija jedną z cnót Twoich na sobie. Ja pragnę odbić Twoje litościwe i pełne miłosierdzia serce. Chcę je wysławić. Miłosierdzie Twoje, o Jezu, niech będzie wyciśnięte na sercu i duszy mojej jako pieczęć, a to będzie odznaką moją w tym i w przyszłym życiu. Miłosierdzie było w jej życiu odbiciem tego największego przymiotu Boga według wzoru, jaki zostawił ludziom Jezus Chrystus. Pisała: pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. Chciała i modliła się o to, aby jej oczy, uszy, język, ręce, nogi, a nade wszystko serce było miłosierne, wypełnione miłosierną miłością Jezusa, aby to Jego miłosierdzie przez jej serce przelewało się na świat. Wiedziała, że jest to zadanie na całe życie, na które składają się jednak drobne akty miłości spełniane w codzienności. Jezus prosił, by zacząć od jednego aktu miłosierdzia, dziennie spełnianego wobec bliźnich z miłości ku Niemu. Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia również pisze o kształtowaniu stylu chrześcijańskiego życia w duchu miłosierdzia jako o ewangelicznym procesie. Cytuję: ten najistotniej ewangeliczny proces nie jest jednorazowym przełomem duchowym, ale całym stylem życia, istotną właściwością chrześcijańskiego powołania. Polega ono na stałym odkrywaniu i wytrwałym, pomimo wszelkich trudności natury psychologicznej czy społecznej, urzeczywistnianiu miłości jako siły jednoczącej i dźwigającej zarazem, miłości miłosiernej, która jest ze swej istoty miłością twórczą. Zwracał uwagę na właściwe rozumienie pojęcia tej miłości twórczej, która, jak podkreślał, nie przekreśla sprawiedliwości, ale ją wypełnia i przekracza jej miarę. Ten styl chrześcijańskiego życia charakteryzuje miłosierna miłość, która także w spojrzeniu świętej Faustyny i świętego Jana Pawła II jest łaskawa, cierpliwa, nie zazdrości, nie szuka poklasku i nie unosi się pychą. Jest tkliwa i czuła,
jak miłość matki do dziecka, niezwykle delikatna i wrażliwa na jego godność i potrzeby. Miłosierdzie jest nie tylko dostrzeżeniem biedy człowieka, nie tylko litością, współczuciem czy deklaracją pomocy, ale czynem miłości, jak powie święta Faustyna. Wymaga to także, jak napisał Jan Paweł II, kształtowania nowej wyobraźni miłosierdzia, która nie tylko dostrzega potrzeby, ale potrafi być bliźnim dla potrzebującego. Zakończenie. Wymaganie świadczenia miłosierdzia bliźnim stanowi sam rdzeń orędzia mesjańskiego, sam etos, rdzeń etosu Ewangelii, napisał Jan Paweł II. W świadczeniu miłosierdzia bliźnim chodzi, cytuję, nie tylko o przykazanie czy wymaganie natury etycznej, powiedział Jan Paweł II. Chodzi równocześnie o spełnienie bardzo ważnego warunku, ażeby Bóg mógł się objawić w swym miłosierdziu w stosunku do człowieka. Koniec cytatu. Świadcząc miłosierdzie, człowiek uczestniczy więc nie tylko w przemianie swego życia w miłosierdzie, czyli w upodobnieniu się do Jezusa, nie tylko buduje cywilizację miłości w społeczeństwie, w którym żyje, ale także uczestniczy w jezusowej misji objawiania współczesnemu światu miłosiernej miłości Boga. W swoim właściwym i pełnym kształcie, napisze Jan Paweł II, miłosierdzie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. W tym znaczeniu miłosierdzie stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę konstytutywną jego posłannictwa. Koniec cytatu. Święta siostra Faustyna i święty Jan Paweł II kształtowali swoje spojrzenie na miłosierdzie w relacjach międzyludzkich w jezusowej szkole miłosierdzia. Stawali się najpierw świadkami miłosiernej miłości Boga do człowieka, którą dostrzegali w dziejach zbawienia i w swoim życiu, by potem, mówiąc językiem świętej Faustyny, odbić ją we własnym sercu i czynie. Proponują oni współczesnemu światu styl życia głęboko ewangeliczny i zarazem uniwersalny, możliwy do zastosowania w każdym powołaniu, stanie i okolicznościach życia. Rozumiem, napisze święta Faustyna, że miłosierdzie jest wielorakie. Zawsze i wszędzie i w każdy czas można czynić dobrze. Gorąca miłość Boga widzi wokoło siebie nieustanne potrzeby udzielania się przez czyn, słowo i modlitwę. Każdy więc może spełniać akty miłosierdzia, nawet człowiek najbiedniejszy, jeżeli nie może czynem, to słowem. Ale jeśli nie może ani czynem, ani słowem, to zawsze może modlitwą. I w ten sposób przemienia swoje życie, staje się żywym obrazem Jezusa Miłosiernego. A gdy przyjdzie dzień ostatni, z tego sądzeni będziemy i według tego otrzymamy wyrok wieczny. Dziękuję.